Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie już po aktualizacji, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie właśnie o tym, co zastaliśmy po najnowszej aktualizacji Rise of Kingdoms. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo zachęcam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pomóżcie, jeśli ten odcinek Wam się przydał, to pamiętajcie też o lajkach, bo to są naprawdę bardzo ważne rzeczy dla mojego kanału. Pamiętam, że kiedyś, jeszcze lata, lata temu, kiedy gra się zaczynała i była jakaś aktualizacja, to po tych aktualizacjach zawsze mieliśmy taki: Wow, ale tutaj się zmieniło, ale teraz super, było coś innego. Zobaczcie to, a zobaczcie tamto. I powiem Wam, że ta. Aktualizacja trochę taka jest, trochę nawiązuje do tych czasów, a odchodzi od tego, że, wiecie, były takie aktualizacje w Rise of Kingdoms, że one przyszły i poszły. Niektórzy nawet nie zauważyli, że one były, albo tak stwierdziliśmy, no, no dobra, ale tam aktualizacja nic takiego nam to nie daje. Natomiast teraz zmieniło się parę rzeczy bardzo ważnych, takie, które będą miały wpływ na grę, które będą miały też na szybkość gry. Moim zdaniem, i uważam, że naprawdę jest szansa, że będą one naprawdę super. <laughs> Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spad? Pierwsza rzecz, która no, muszę wam pokazać, to wychodzenie kilkoma marszami na raz. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Tutaj na dole mamy coś takiego jak wybór wielu. Kiedy robimy ten wybór wielu, to zobaczcie wszystkie jednostki, które mam na dany kolor, tutaj z szybkiego wyboru, czyli akurat niebieskie, mogę zaznaczyć i zaatakować razem. No i zobaczmy jak długo będzie to trwało. To znaczy, najlepsze w tym wszystkim jest to, że muszę kliknąć tylko raz, żeby wszyscy wyszli, a nie jak to było do tej pory, każdy osobno. I od razu mogę zaatakować na przykład tego barbarzyńcę i zobaczę raz, dwa 3 4 5 6 7 8 9 No myślę, że około 10 sekund, chyba za za szybko liczyłem, to trwało. Także te marsze wychodzą i jak zauważyliście, jest taka trochę przerwa pomiędzy tymi marszami i to uważam, że to jest bardzo dobre ponieważ gdyby tej przerwy nie było i od razu pojawiło się tutaj pięć marszy, to bym się mocno zmartwił, bo to by było idealne, jeśli chodzi o ten cheeseburgering, czyli właśnie wyobraźcie sobie, że tutaj jest wojna, obok mnie jakieś marsze i ja od razu atakuję pięcioma marszami. To by było yy, naprawdę słabe i tego się bardzo mocno obawiałem. W momencie, kiedy jednak jest ten czas, w którym... Ogranicza mnie jeśli chodzi o użycie tych marszy, to jest trochę lepiej. To i tak będzie dużo szybciej, ale to nie będzie tak, że w jednej sekundzie zaczyna mnie atakować 6 albo 7 marszy. Myślę, że i tak dla tych, którzy lubią ten cheeseburgering, to będzie plus. Ale wydaje mi się, że ta zwłoka to jest raz, a dwa, że nie wszystkie marsze się do tego nadają. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas trochę jednak mam obawy, ale wydaje mi się, że ewentualnie jeśli trzeba by coś zmienić, na przykład zrobić jeszcze większą to przerwę pomiędzy marszami, które się pojawiają, to naprawdę będzie to dla twórców gry dosyć proste do zrobienia, a ja i tak będę im za to mega wdzięczny, bo to, że ja mogę sobie teraz kliknąć, zrobić tak i wysłać wszystkie moje oddziały i nie muszę klikać po prostu, to i tak jest super. Mogę się skupić na jakimiś innymi rzeczami, tak, mogę sobie tutaj, nie wiem, coś sprawdzić, coś zrobić obojętnie, sprawdzić, co się dzieje. Na polu zamiast klikania tych wszystkich marsz, i to myślę, że tutaj to jest najważniejsze, że możemy zrobić to szybciej, bo nie wszyscy w ogóle lubią ten cheeseburgering, nie wszyscy to będą używać. Więc, jeżeli trochę jeszcze ograniczą z tym cheeseburgeringiem i to by miało trwać nawet parę sekund dłużej, to ja i tak to kupuję. To będzie takie świetne przy zabijaniu barbarzyńców, przy robieniu tej ceremonii krauluk. to znaczy ta zwykła jest prosta i niekiedy używamy jednego marszu tylko, ale w KvK używamy często pięciu, sześciu nawet marszy i, w, i często trzeba robić refresh, więc naprawdę to było trudne, żeby to zrobić, a myślę, że teraz będzie dużo proste zabijanie barbarzyńców, cokolwiek o czym nie pomyślimy w grze, a gdzie nam są, gdzie nam są te pięć marszy jest nam przydatne, to jest Super. Z tą ceremonią to w ogóle ostatnio nie powiedziałem, i też fajna rzecz, że będzie taki skrót, taki jak mamy, właśnie KVK, to będzie też na tej zwykłej ceremonii Krawruk, czyli będziemy mogli tylko jednym kliknięciem wrócić do następnego poziomu, a nie tak jak dotychczas, że musieliśmy za każdym razem wchodzić tutaj na wydarzenia i dopiero później te rzeczy robić. Także jeśli o mnie chodzi, to wyjście z miasta jak na razie super na plus. Może zmienię zdanie, jak zobaczę, jak to wygląda w wojnie i te 5 czy 7 marszy co chwilę atakujących i chowających się do miasta, to może wtedy spojrzę na to inaczej, ale mam nadzieję, że nie. Kolejna rzecz, która jest naprawdę bardzo fajna, to jeśli chodzi o raporty. Zobaczcie, jeżeli uderzymy więcej wrogów przy jednym wyjściu z miasta, to one są, wszystkie te raporty są razem. Tutaj mam taki mały barb chain, tak, czyli łańcuszkowanie barbarzyńców, małe, yy, zrobione właśnie Bodycom i Zugeliangiem. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Gdybym tu ich zabił 15, to byłoby jeszcze lepiej. I jak fajnie mogę sobie teraz zobaczyć, yy, kogo zabiłem i tak dalej. Te wartości, co prawda, są tutaj dosyć niewielkie. Nie widzę, czy te przyspieszenia są minutowe, czy pięciominutowe. Nie regulujcie odbiorników, bo nawet ja nie widzę. U siebie to jak wy byście mieli to dojrzeć. Także trochę. To jest minus, ale ogólnie to jest, myślę, fajna sprawa. Szczególnie jak będziemy na wojnie i będzie tutaj widać, ile my zabiliśmy wroga, a ile on nas, to także to pogrupowanie tych raportów jest naprawdę bardzo fajne. I to jest w ogóle wypis, wymaluj Call of Dragons, gdzie jak ja to zobaczyłem, to sobie od razu pomyślałem Call of Dragons. Tak, to było coś, co mi się tam bardzo podobało w tej grze i jest dużym plusem. Zresztą te wyjście pięcioma marszami jest też z Call of Dragons. Także ja szczerze w ogóle bym się nie obraził, gdyby te rzeczy, które są fajne w Call of Dragons zaistniały w Rise of Kingdoms, ale żeby też Rise of Kingdoms utrzymało swoją tożsamość i żeby też zachowało te rzeczy, które żeby nie przyjmowało tych rzeczy, które mi się nie podobają w Call of Dragons, więc żadnych tutaj resetów po sezonie KVK nie chcemy. Mam nadzieję, żeby też nie. Kolejna rzecz, która mamy i jest naprawdę spoko, to garnizony. Zobaczcie, mogę sobie nie tylko ustawić mój garnizon, już to trochę inaczej wygląda, ale tutaj jest tak naprawdę ustawianie garnizonu. I teraz mogę sobie ustawić pięć różnych wersji mojego garnizonu, czyli mój główny garnizon to jest Dido i Zygel Yang. Natomiast Zegel Yang często walczy w polu. Więc jeżeli Zygel Young akurat byłby w polu, a ktoś zaatakowałby moje miasto, to w moim mieście pojawi się Dido i Amanitore, których ogólnie nie używam. Jeżeli jeszcze Amanitore nawet użyłbym w polu, nie wiem w jakim celu, bo już dawno jej nie używam, ale niech będzie, to będzie wtedy Dido i Zenobie, która u mnie jest dosyć słabsza, ale z braku leku może być. Jeżeli Dido poszłaby do garnizonu flagi, na przykład na KVK albo na ich arce Ozyrysa, to wtedy stykuje na jej miejsce Amanitore z Artemizją. I natomiast jeżeli by tak było, że Artemizja akurat jest w polu albo robi coś innego, tak jak bardzo często jest na arce Ozyrsa, to moim garnizonem ostatecznym będzie Amanitore i Zenobia. To są dwie postaci, których praktycznie nie ruszam z mojego miasta. I fajnie, że mogę sobie kilka takich scenariuszy zrobić i. To, to tak fajnie ustawić. Szczególnie myślę, że to jest warte tego dla graczy, którzy mają tych dowódców garnizonu i którzy są liderami w królestwie. I tak jak mówię, że czasem są ci dowódcy w polu, czasem są w garnizonie, żebyśmy byli na to przygotowani. Żeby nie było tak, że wiecie, że ja akurat muszę bronić jakiejś flagi i ktoś atakuje moje miasto, a tam w mieście broni się, nie wiem, Sansu i Baibars. Także takich sytuacji nie chcemy. Gra automatycznie wybierała do tej pory takie dosyć zmyślne garnizony, ale może niekoniecznie to był garnizon, który my byśmy chcieli tam zobaczyć. Więc fajnie, że mogę to sam ustawić, a nie muszę polegać na tym, że gra to zrobi sprytnie z nami. Ok, kolejna rzecz którą mamy, może nie usprawnia, ale myślę, że tak jakiś jest taki świeży powiew. To właśnie te rozmowy, które mamy z dowódcami. I zgadliście, to jest też przykład, który jest w Call of Dragons. Co za przypadek! Więc przede wszystkim możemy sobie z naszymi bohaterami teraz porozmawiać. Także jeśli ktoś tutaj Forever alone, to możemy się porozmawiać. Chociaż tutaj te rozmowy mi się dużo bardziej podobałem, bo one rzeczywiście czegoś podejrzewa, nas nauczą, tak? Jestem Publiusz Korneliusz, sypio afrykańskiej z Rodu Stypionów, także trochę się możemy nauczyć ich, o ich historii, tak? Więc trochę nam tutaj opowie i myślę, że to pod tym względem jest spoko, dużo chętniej przeczytam fakty historyczne na temat tych postaci, niż gadki szmatki z Call of Dragons, które może tam jakoś próbują wtoczyć nas w klimat, w to, co tam się w ogóle dzieje w ten świat. Rozumiem. Natomiast ja w ogóle nie kupowałem tam tego, chciałem tylko przewijać. Tutaj też podejrzewam, że będę głównie przewijał, ale myślę, że może raz na jakiś czas. Trochę sobie przeczytam o tych przywódcach, no i myślę, że to będzie fajne, że, yy, że się przy okazji coś dowiem. Oprócz tego, że porozmawiam, to widzicie, że dostajemy tutaj nagrody. Na początku gry to już w ogóle super. Okej, okay, dobra, teraz już za dużo gadasz w Ja tutaj prowadzę program, więc nie ma teraz czasu na takie rzeczy, przykro mi. Ech, mamy tych dowódców różnych, którzy nam się tutaj będą pojawiać w różnym etapie dnia. Czyli zobaczcie, ja mam teraz tutaj, mam CPO nie, tutaj ten jest ktoś inny, ale wydaje mi się, że gdzieś tam Sandok widziałem. Wcześniej widziałem Sansu, nie rozmawiam z nimi cały czas, no bo nie chce mi się tego na razie klikać, a już na pewno nie teraz, kiedy prowadzę program. Natomiast możemy z nimi porozmawiać i możemy, może akurat, niech będzie, że Sipio, rzucimy mu te jabłko. Mam teraz takie złote jabłka, które jak będę mu dawał, to ten poziom zaufania, który tutaj widzicie, to serduszko, to jest poziom zaufania, będzie wzrastał dzięki temu. Także tutaj w ogóle moje doświadczenia z Call of Dragons się przydadzą, bo tam to działa dokładnie tak samo, e, tylko chyba co innego im się daje. Więc zobaczcie jedno jabłko, drugie jabłko, trzecie jabłko i czwarte jabłko. Niestety nie udało mi się tego poziomu zwiększyć, ale będę coraz bliżej, żeby wejść na poziom trzeci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz Wam pokażę, co te poziomy będą nam finalnie dawać. Tylko od razu jeszcze powiem, że te jabłka się pojawiają w różnych miejscach. Jeszcze nie zauważyłem wszystkich, ale na pewno tutaj są teraz. Jak zrobicie te wszystkie dniowe, że tak powiem, questy, to dostaniecie 3 złote jabłka. Więc gdzieś tam mamy na pewno taką opcję free-to-play. To w ogóle całe te rozmowy, wydaje mi się, są dosyć mocno free-to-play. Więc będziemy mogli tutaj dostać. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś indziej te jabłka. Ja na razie nie zauważyłem, czy na przykład by były w sklepie. Ich chyba nie było, ale może jeszcze będą, może się w jakimś tam miejscu za coś pojawią. Ja po prostu na razie ich nie zauważyłem zbyt wiele. Tak czy inaczej, będziemy mogli sobie z naszymi dowódcami. Trochę pogawędzić, a jak już z nimi pogawędzimy, to niektóre rzeczy będziemy mieli tutaj z nimi. Czyli oprócz przeglądu, to mamy tutaj właśnie jeszcze różne dialogi, czyli nam będzie różne rzeczy opowiadał. Roz... Zobaczcie, ile tych dialogów, rozmowa i tak dalej. Także można naprawdę, jeżeli ktoś jest jakimś takim fanem, to myślę, że to będzie fajne. Ciekawe, w ogóle musieli dużo czasu tutaj spędzić, żeby to wszystko przygotować. Mamy tutaj życiorys i Ech, moim zdaniem najfajniejsze i to, co rzeczywiście ludzie będą używać, to mamy tutaj emot konki, ale zobaczcie, te emot ikonki są, em, ruszają się, tak? Są animowane, więc tutaj myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało na mapie. Ej, już te emotki są dosyć popularne, a myślę takie, które się ruszają, to na pewno będzie coś takiego, że ludzie będą chcieli te emotki zdobyć i tutaj widzimy, że na przykład odblokowanie tej pierwszej będzie na siódmym poziomie zaufania, czyli trochę tych jabłek jeszcze będę musiał pokarmić sypio, żeby dostać tą emot ikonkę i tych emot ikonek jest naprawdę dosyć sporo i niektóre bardzo fajnie wyglądają. Mi się nawet podoba ta tutaj od CPO, ale one w większości są bardzo fajne, także tutaj też bym powiedział, że na plus tutaj też mamy informację jakąś z życiorysu, tak jak mówię ta cała e, wszystkie te informacje będą pełniejsze, wszystkich na pewno będą interesowały nagrody, będą interesowały te emot ikonki. Rise of Kingdoms nie do końca jest taką grą, gdzie lubimy czytać, ale jeżeli ktoś będzie miał wolny czas i akurat yy, na przykład się interesował jakąś postacią, to myślę, że to może też yy, być spoko. Okej. Okay. Yy, tak szukam. Yy, ci dowódcy, nie wszyscy dowódcy jeszcze będą mieli to zaufanie, także widzicie, że niektórzy nie mają tego serduszka tutaj, bo oni po prostu nie zostali jeszcze włączeni do tego systemu, ale widzicie, sondaż już jest i wielu dowódców już będzie na przykład Double C też tu już jest z nim już rozmawiałem i tutaj też całkiem fajne są szczególnie ta druga emot ikonka mi się podoba z tymi okularami jest fajna, także też są one powiedziałbym takie przemyślane fajne, ciekawe Karol Młot, akurat jego tutaj nie ma, spróbuję znaleźć kogoś kto jeszcze się załapał na to to nie Ryszard, ale na pewno o jest Joanna, więc tutaj też Wam pokażę, też mamy te, niektóre są podobne do tych emotek, które już były wcześniej, a niektóre wydaje mi się przynajmniej, że są całkiem nowe. Sansu też ma bardzo fajne emotki, tak, i ta pierwsza, i ta druga naprawdę bardzo fajne, myślę, że animowane emot ikonki, to będzie może nie jakiś taki super hit, ale na pewno coś, co będziemy chętnie używać. OK, a teraz popatrzmy na kolejną, moim zdaniem bardzo fajną zmianę, którą niestety póki co będziemy w stanie tylko obejrzeć na wersji na telefonie, przynajmniej u mnie tak to działa. Na tej wersji na PC tego nie mam, a chodzi mi tutaj dokładnie o to, jak widzimy profil danego gracza. Pokażę wam to. Na profilu innego gracza, akurat tego, który jest najbliżej mnie, ale też pokażę Wam na swoim profilu. Zobaczcie, widać te zmiany. Tak, mamy przede wszystkim informacje, na przykład tutaj o Olimpii, jaki tam był ostatni wynik. Mamy też, co ciekawe, drugą bardzo fajną informację, która dotyczy Arki Ozyrysa I tu widzimy, ile wygranych, ile przegranych. Ile meczów było, także przegrane nie piszą. Tak, fajnie. Jest też informacja o KVK. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie finalnie wyglądać. Jaką statuetkę, co tam dostaniemy, jakie tam będą informacje. Na pewno jest to coś ciekawego do zobaczenia. I myślę, że to będzie też coś, co nas może troszeczkę zmotywuje do trochę bardziej aktywnej gry. Także uważam, że jest to bardzo fajne. Mamy też te ikonki. Widzicie, że moc i killpoints inaczej widać. Myślę, że do tego się przyzwyczaimy. No i teraz widzimy u mnie, jak to wygląda. Te 37 zwycięstw, to szczególnie przez te ostatnie dwa lata. Myślę, że tam przegraliśmy w sumie w naszym sojuszu może 3 albo cztery walki w arce Ozyrysa. Także pod tym względem naprawdę spoko. No i tutaj cały czas czekam, co pojawi się po moim KVK. Jak tylko będę widział, to wam pokażę. Jeszcze te ikonki, które tutaj mam obok. Myślę, że będę się starał, może je trochę zmienię, bo teraz dużo lepiej je widać. Ja mam takie trochę ustawione na śmiech, więc może trochę inaczej to zrobię. Natomiast, y, oczywiście, jest to zmiana. Nie każdy zmiany lubi, ale myślę, że ogólnie jest to fajna zmiana, że coś takiego pokazują. Mi się strasznie podoba ta arka Ozyrysa, że będziemy mogli zobaczyć, właśnie ile mamy tych zwycięstw, ile porażek. Tutaj kolejna rzecz, rzecz którą mamy, czyli Season Lead Respect. Bardzo fajna sprawa, dzięki czemu będziemy mogli sobie zobaczyć nasze wyniki w KWK i porównać. Niestety, jak widzicie, dopiero od 5 o, przepraszam, od 20 maja 2003 tutaj się pojawiają informacje. Więc niektórzy może już te informacje mają. Jeśli macie, to będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli się tymi informacjami ze mną podzielicie i pokażecie jak to wygląda. Ja sam jestem naprawdę bardzo ciekawy. Myślę, że dla nas to będzie bardzo fajna rzecz, żeby sobie porównać jedno KVK z drugim. Jak w tym KVK sobie poradziliśmy, jak sobie poradziliśmy w kolejnym KVK. Też myślę, że dla oficerów to może być fajne porównanie, bo będziemy mogli wy wysłać jakieś tam screeny. Tutaj oczywiście. Są różne sprawy, niuanse, o których nie będę mówił w tym odcinku. Zobaczymy, co w ogóle tutaj będziemy widzieć, ale ogólnie uważam, że jest to bardzo fajna sprawa. Co ciekawe to też jest rzecz, którą tylko my możemy oglądać, a ktoś wchodząc na nasz profil tego zobaczyć nie może. Także to będzie takie wasze osobiste informacje, czy to dobrze, czy źle, to możemy tutaj dywagować, a zawsze można zrobić jakiegoś screenshota it. Tak ja myślę, że. Ogólnie te zmiany są bardzo fajne, szczególnie, że będziemy mieli nowe statystyki, które ja jestem zawsze za. Jeżeli pojawiają się nowe informacje, nowe statystyki dotyczące naszego konta, to ja uważam, że zawsze jest to na plus. Także jestem ciekawy, co wy myślicie akurat o tych zmianach. Ok, no i powiedziałbym z tych najgrubszych rzeczy, które mogę Wam teraz pokazać, to już wszystko. Niektóre optymalizacje dopiero wejdą, pojawią się wydarzenia i tak dalej, ale o tym będziemy sobie już mówić w następnych odcinkach. Także pamiętajcie, subskrybujcie to, te następne odcinki na pewno nie przegapicie i wrzucajcie lajka, to mi się będzie chciało. Je nadal robić, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.